Zagospodarowanie podwórek, terenów zielonych, m.in. Parku Kaszubskiego i pasaża wzdłuż rzeki Cedron, czy budowa ulicy i ciągów pieszo-rowerowych. To tylko niektóre aspekty planowanej rewitalizacji śródmieścia Wejherowa. Na ten cel władze miasta pozyskały ponad 12 milionów dotacji unijnej. W Urzędzie Marszałkowskim doszło do podpisania umowy. Rewitalizacja to jest bardzo duże dofinansowanie, bo w sumie projekty, które zostały złożone przez miasto Wejherowo, to jest ponad 15 milionów złotych. Z tego, co otrzymaliśmy dofinansowanie, to jest kwota 12,5 miliona złotych, czyli widać, że to dofinansowanie jest bardzo wysokie, a cieszymy się, bo rewitalizacja nie jest łatwym projektem. Z tego względu, że oprócz elementów, które są tak związane z inwestycjami, jest dużo elementów społecznych, które wcale nie są łatwe. Rewitalizacja obejmuje m.in. budowę powiązania drogowego, tzw. ulicę Świętej Anny. Stanowić będzie ona ciąg pieszo-jezdny z ograniczonym ruchem pojazdów. Zaplanowano także zagospodarowanie przestrzeni publicznej między ulicą 12 Marca Reformatów oraz pomiędzy ulicami Dworcową i Kopernika, a także remont ulicy Halera, Kopernika, budowa ciągu pieszo-jezdnego łączącego ulicę Dworcową ze Spacerową, remont kanalizacji deszczowej w ulicy Sienkiewicza i 10 Lutego. Powstaną też dwa ciągi pieszo-rowerowe przy ulicy Sobieskiego i wzdłuż rzeki Cedron. Władze miasta Wejherowa pozyskały wsparcie z Unii Europejskiej na modernizację 13 budynków. 13 budynków w Wejherowie będzie polegało do tej termomodernizacji. Będzie to ocieplenie nie tylko ścian zewnętrznych, ale i wewnętrznych oraz innych elementów, co jest dla nas bardzo istotne. Jeżeli popatrzymy na wszystkie umowy, to jeżeli chodzi o ilość budynków, to Wejherowo jest na wysokiej pozycji. Przez termomodernizację budynków nie tylko zmniejszy się zapotrzebowanie na energię, ale nastąpi ograniczenie emisji do atmosfery gazów powstających podczas spalania paliw kopalnych. Pokaz stepu w wykonaniu mistrza Macieja Glazy i fragment spektaklu Alicja w Krainie Czarów w reżyserii Alicji Araszkiewicz. We foyer Filharmonii Kaszubskiej rozpoczęły promocję trzeciego numeru Wejherowskiego Rocznika Kulturalnego. Rocznik obrazuje najważniejsze wydarzenia kulturalne na terenie Wejherowa, które odbyły się w 2016 roku. Jest to wspólna publikacja Wejherowskiego Centrum Kultury, Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej, Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia oraz Biblioteki Publicznej imieniem Aleksandra Majkowskiego. Publikacja w cenie 30 zł do nabycia jest w kasie Filharmonii Kaszubskiej.